Już, dzień dobry panie Treliński. Jerzy. To co z tą twoją teściową? Moja teściowa, no, trzyma się bardzo dobrze, ale narzeka, że się trzyma bardzo źle, ale się trzyma. To babcia mojej obecnej żony tak? Przez 60 lat mówiła, że jutro umrze. I dożyła do 95 roku. I codziennie mówiła, że już umie. To bardzo ekstremalny przypadek, wiesz, że to już wyznaczała sobie termin, wiesz, że jutro. I w końcu jej się udało. Jej się udało, tak? No tak, 96, tak? Nie wiem, tam mniej więcej. 4 czy 6. No, no ale to każdemu się uda, nie ma się zwiedzać. Tak, tak, to jest planowany sukces. Planowany, to znaczy źle zaplanowany, no bo skoro miała... Nie, nie, jeśli chodzi o efekt, to dobrze, a jeśli chodzi o czas, to źle. To nie uważam, że sukces. Jeżeli chodzi o czas, to dobrze. No bo mieć 96 lat, dożyć tego wieku. Nie, ale ona mówiła, że jutro. Od momentu jak miała 30 lat. Aha. I wtedy, no, przez 60 lat się myliła. To dobrze, ale się myliła. W końcu wyszła na swoje. A powiedz mi, skoro już tak nam się miło rozmawia, to co ty w ogóle myślisz o sztuce? No wiesz co, pytanie poniżej pępka, jak to się mówi. Tak? Nie, nie, bo ja uważam, że trzeba stawiać fundamentalne pytania i rozmawiać na rzeczy ważne. Tak. Jak do tej pory, o ile mi wiadomo, nikt ostatecznie na ten temat nie udzielił właściwej odpowiedzi. To były zawsze czynniki, ale tym bardziej... to były jakieś pełne niedomówienia, to było takie, wiesz, celebrowanie swoich umiejętności. Ale tak z brzucha, tak z trzewi. Co to jest sztuka? No to jest coś takiego, co bez czego człowiek nie mógłby funkcjonować. Że to jest pewna aktywność ludzka, która musi w jakiś sposób się uzewnętrzniać, a jak wiadomo, no na bardzo różny sposób. I tutaj próbujemy dotykać nie tyle interpretacji, bo te interpretacje zawsze były i będą, natomiast no, takich jedynych słusznych sposobów realizowania się w sztuce lub też realizowania sztuki jako takiej. I to jest sprawa ciągle otwarta i bardzo dobrze, że nie mamy żadnej jakiejś zdefiniowanej jednej słusznej. Jednego słusznego sposobu realizacji, w ogóle myślenia o tym, czym jest sztuka. Jest niewątpliwie takim bardzo potrzebnym zjawiskiem, aktywnością człowieka. Oczywiście nie wszyscy to doskonale potrafią rozumieć i nie wszyscy, przede wszystkim nie wszyscy się w sztuce sprawdzają w takim sensie realizacji, ale też nie wszyscy, nie wszystkim jest ta sztuka potrzebna. I to też jest pewna prawidłowość. Znaczy, to bym się z tobą nie zgodził, bo że ja czasami, znaczy zadałem to pytanie nie bez sensu, bo czasami jak się dorwę do mikrofonu, to wygłaszam taki statement, że sztuka, czasami dodaję, i nauka jest najważniejsza. I okazuje się, że najłatwiej mi przekonać technokratów lub biurokratów, pod warunkiem, że myślą. A z artystami już bywa różnie. Wiesz, myślę, że to też może być trochę na zasadzie przekory, wiesz, że dobrze jest się wypowiadać pozytywnie na temat sztuki. Dobrze jest być... że taka łatwizna, osobą, tak? Osobą, która sztuką się... Nie, ale oni się nie wypowiadają dla publiczności. To jest rozmowa, która potem skutkuje pewnym działaniem. Czyli gdyby to było tylko statement, to oni sobie mogą picować. Jakim działaniem? Kupowaniem dzieł sztuki? Na przykład pomaga mi w organizacji wystawy, daje grant, da mi 4 ciężarówki, rozumiem? Czyli to nie jest to, że on powie, sztuka jest najważniejsza, kultura, liberale i tak dalej, a potem tylko jakby za tym idzie czyn. Czyli jakby może być to, może być ta wypowiedź pusta, ale za tym i tak idzie czyn, który potwierdza wypowiedź. No dobrze, no
motywy są różne, no ale bardzo ważne, że tak, że rzeczywiście są ludzie, którzy się jakoś to angażują i nie tylko z powodów takich czysto komercyjnych, trochę związanych z no, takim pokazem, że dobrze jest tak, się znać na skrócie, albo dobrze jest uczestniczyć w tym zjawisku. Myślę, że te powody są bardzo różne, ale podtrzymuję, wiesz, to, co powiedziałem, że nie wszyscy znajdują jakiś sens, jakieś odwołanie się do sztuki, sposób bycia w tym, nawet powiedziałbym, że nawet rozumienia tego, bo to jest w ogóle odrębna sprawa i bardzo skomplikowana. A powiedz mi, dla ciebie, czy był jakiś moment w życiu, albo w życiu osobistym, albo w życiu artystycznym, nie wiem, intelektualnym, który spowodował, że sztuka dla ciebie się stała jakby tą esencją? Że tak, że kilka takich momentów było. No, po pierwsze to oczywiście te lata młodzieńcze, kiedy ta fascynacja na poziomie ładnego obrazu. To, co jest pierwsze, to człowieka atakuje, to jest to, że ktoś inny potrafił odwzorować rzeczywistość. Tak? To jest w ogóle pierwszy etap. Ale to wszystko było na poziomie szkoły średniej, a później oczywiście studia plastyczne i wtedy już inna sytuacja. Wtedy się już można było dowiedzieć, że sama realizacja rzeczywistości w sensie manualnym nie jest tą jedyną formą. No a później coraz głębiej, coraz dalej po studiach. Już wcześniej oczywiście stykałem się z tym, co się dzieje w sztuce na świecie. Potem chyba kontakt z dziełami konceptualistów bardzo mocno mnie tutaj zaskoczył. A powiedz mi, czy gdzieś postać albo dorobek, albo koncept Malewicza, czy gdzieś jest ci bliski, albo czy jest ważny? No bardzo. No, Malewicz chyba dla każdego artysty nie wiem, bardzo ważny. No, największy artysta na świecie, ale... Dla mnie też. Ale powiedz mi dlaczego. Dla mnie też. No, szokiem było oczywiście odkrycie sławnego czarnego kwadratu i tego, co zostało powiedziane, wiesz, na bazie tego czarnego kwadratu, czyli już jakaś pierwsza bardzo ważna konceptualna wypowiedź, czyli czarny kwadrat wyobraża nieobecność rzeczy. No, to moim zdaniem on wymyślił konceptualizm. To jest już oczywiście konceptualna tak, faza twórczości, z której no, de facto nie zdawał sobie jeszcze sprawy. On tego nie nazwał konceptualizmem, ale esencja była. Oczywiście, że tak. Później już takie typowe realizacje konceptualne w moim przypadku, chociażby ten wspomniany, tak. Pierwszomajowy. Autotautologię i pierwszomajowy pokój, który miał oczywiście jeszcze inne realizacje. Realizacje, nie wiem. Pierwszomajowy pokój miał dwie realizacje. Pierwszy to był właśnie ten pokój z planszą, a drugi to był pokój, którego ja doglądałem, tak? Z tą opaską na ręku, taki tak zwany funkcyjny. I wtedy... A to było w jakich latach? To było 77 rok. 74 to była plansza, a 77 to było właśnie ta opaska i kierowanie pochodem. I wtedy, oczywiście nie mogłem tego głośno wykrzyczeć, ale zawsze po cichu mówiłem, rozejdźcie się. Tak, bo tu obok mnie ormą stało i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mogłem się tutaj wpakować wtedy do więzienia, bo tego się bałem zawsze najbardziej. Dlatego nigdy nie, wiesz, nie zostałem jakimś człowiekiem rewolucjonistą, bo w ogóle sobie nie wyobrażałem jakiegoś odizolowania, zamknięcia, że mnie nawet na 20 czy tam 48 godzin, jak wtedy pakowali, że ja w ogóle jestem w stanie to wytrzymać. Także z takim... Ja mam podobny mam dystans do rzeczywistości. A powiedz mi, skoro nam tak dobrze idzie, to... Czy mógłbyś powiedzieć mi na jakiś najważniejszy fakt w Twoim życiu artystycznym?
No myślę, że właśnie to, o czym mówiłem, tak, że to jest to odkrycie konceptualne, że w momencie, kiedy ja już nie widziałem żadnych sensownych możliwości rozwijania jakby kolejnych takich realizacji artystycznych, formalnych, bo wydawało mi się, że już no co z tego, że kolejne, tak, że takie czy owakie. I wtedy właściwie to była taki moment, kiedy dochodziłem do białego płótna, no, kiedy stawałem przed białym. Do czarnego kwadratu. Idę w jakimś sensie do czarnego kwadratu, aczkolwiek tam nie było czarnego kwadratu, tylko było białe płótno. I wtedy myślałem sobie, no tak, no i co z tego, że ja zacznę teraz kolejne plamy czy kreski stawiać. I wtedy powiedziałem sobie nie. I w tym momencie wymyśliłem właśnie tę swoją tautologię o sobie samym nic. A pamiętasz ten moment? Żeby być w sztuce, jednocześnie tej sztuki w takim dosłownym sensie nie robić, nie produkować. Ale pamiętasz ten moment, kiedy na to wpadłeś? Czy to był moment, czy to był proces? Czy pamiętasz to jako moment, czy jako sumę jakąś w czasie? Nie, to nie, na pewno nie był, choć musiał być jakiś moment, ale tego nie pamiętasz tego? Nie pamiętam. To musiało się stawać tak. A trudniejsze pytanie. Jest. Najważniejszy moment w swoim życiu. Wspomnienie, fakt, czyn. Nie mam takiego. Nie, w tej chwili nie przywołuję. A co byś chciał jeszcze zrobić? Twoje marzenie, żeby jak masz władzę i pieniądze, co byś zrobił? A zwiedzał świat. Jesteś ciekaw świata w sensie fizycznym, tak? Tyle, ile do tej pory zobaczyłem, to jest minimum, natomiast chciałbym zobaczyć trochę więcej. To, że jesteś Jerzy Tryliński, to wiem, ale kim jesteś? W sensie. No chyba jestem artystą, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak. Nie, to też wiemy, ale jakbyś tak. Wiesz, kim jestem, to jest takie głębokie pytanie, mimo że można się ślizgać. Nie wiem kim jestem. Może tak być? No to nie, wszystko może być. Razem zdjęcie. Nie wiem co tu widać. Ja teraz ja widzę. Buszko odwrócone. Tak, ale tak. Ja widzę tylko Macintosh. Teraz